Dzisiaj chciałem, przede wszystkim na początek chciałem Wam podziękować za to, że tu jesteście, że korzystacie z Fanimani i że no, znaleźliście chwilę czasu na to, żeby tutaj dołączyć. Nie będę mówił o tym, że można pomagać, oczywiście robiąc zakupy, gdzieś tam się to będzie w tle przewijało, ale chcę odpowiedzieć w takich kilku sposobach, które pozwolą Wam taki jakiś dodatkowy sposób zaangażować się, czy pomóc tej, czy wesprzeć tą organizację, którą tak czy inaczej wspieracie przy okazji zakupów. Jedna rzecz to jest, pierwsza rzecz, są dzisiaj trzy tematy, więc będzie myślę, że krótko. Pierwsza rzecz to mechanizm zapraszania znajomych. Mechanizm zapraszania znajomych działa na bardzo prostej zasadzie, mianowicie każdy z Was może sobie pobrać linka i wysłać takiego linka do znajomych, czy nie wiem, dodać go do stopki swojego maila, czy wrzucić na Facebooka, czy nie wiem, na swojego jakiegoś bloga, czy jakąś stronę, którą prowadzicie. I jeśli ktoś kliknie w tego linka, zarejestruje się na Fanimani, właśnie trafi na taką stronę, gdzie zobaczy Wasze imię czy pseudonim z informacją, że zaprasza Cię do Fanimani. I jeśli ktoś dokona rejestracji przez tą stronę, to i skorzysta z Fanimani w ciągu 2 miesięcy od rejestracji, to w tym momencie dodatkowe 5 zł trafi do wspieranej organizacji. To jest 5 zł za każdą osobę. Czyli jeśli 10 Waszych znajomych dokona rejestracji i później w ciągu 2 miesięcy od rejestracji skorzysta z Fanimani, czyli po prostu zrobi jakieś zakupy z Fanimani, to dodatkowe 5 zł trafi do organizacji, którą Wy wspieracie. To jest niezależne od tego, jaką organizację wspiera ten Wasz znajomy, tak? Bo on może oczywiście wspierać tą samą organizację, może wybrać dowolną inną, ale w związku z tym, że zarejestrował się z Waszego linka, to do organizacji, którą Wy wspieracie, trafia dodatkowe 5 zł. 2 miesiące na zakupy, czyli te 60 dni od momentu rejestracji. Ważna rzecz, którą wprowadziliśmy dosyć niedawno, mianowicie link jest ważny dożywotnio. Wcześniej było tak, że tego linka trzeba było po prostu co 2 tygodnie pobrać nowego z panelu użytkownika. Ściągnęliśmy to ograniczenie, więc można po prostu takiego linka pobrać z panelu użytkownika i zamieścić go na stronie czy w stopce maila, gdziekolwiek, nie przejmować się jego ważnością. Gdzie znaleźć link i zarejestrowanych znajomych? I tutaj właśnie od razu przełączę się na moje takie konto i jestem tutaj zalogowany jako użytkownik. Mam tutaj taką organizację tam testową i tutaj oczywiście widzimy tego linka. Klikam sobie skopiuj link. Informacje widzę, że link skopiowano do schowka. I takiego linka mogę, już pokażę, jak on wygląda. To jest taki link fanimani.pl, łamane przez zaproszenie, łamane przez coś tam. I takiego linka możecie wrzucić na Facebooka, czy właśnie wysłać mailem. Możecie tutaj skorzystać z takiej opcji, po prostu wpisać adresy mailowe znajomych i wtedy z systemu zostanie taka wiadomość wysłana, albo możecie po prostu udostępnić bezpośrednio tutaj na Facebooku. I kolejna rzecz, ważna jeśli chodzi o to zapraszanie, to jest to, że możecie tych Waszych znajomych zarejestrowanych tutaj później zobaczyć. Czyli jeśli ktoś się zarejestrował, to możecie później taką osobę zobaczyć. I możecie zobaczyć też również taką informację, jak tutaj widać obok tej Weroniki, że ostatnią darowiznę zrobiła tydzień temu. Czyli ta moja znajoma Weronika jest aktywnym użytkownikiem Fanimani i tydzień temu zrobiła darowiznę. A tutaj jest Marek, który jeszcze nie ma żadnej darowizny. Możemy sobie kliknąć taką chmurkę i po prostu do tego Marka wysłać przypomnienie. Możemy tutaj napisać wiadomość. Co tam u ciebie? I takie przypomnienie można po prostu wysłać z systemu do tej osoby. Możecie też oczywiście, jak w momencie, gdy nie wiem, wyślecie taką wiadomość do znajomych z prośbą o zarejestrowanie się, możecie właśnie zobaczyć tutaj na przykład za kilka dni, czy już się zarejestrowali i
w razie czego zawsze się im przypomnieć odnośnie rejestracji. W ten sposób też możecie zobaczyć, jaka jest aktywność Waszych znajomych. Jeśli chodzi o mechanizm zapraszania, to tak na dobrą sprawę tyle. On jakiś super skomplikowany nie jest. 5 zł za każdego, za każdą osobę, która zarejestruje się z Waszego linka i w ciągu 2 miesięcy skorzysta z Fani Money. I mamy kolejny temat. Od razu mi się tak szybko przyłączyło. Czy kojarzycie te grafiki? Być może widzieliście je na stronach organizacji, którą wspieracie. Pewnie mogliście je widzieć razem tutaj z takim białym polu. Jest miejsce na logotyp. Nie wiem, czy wiecie, być może niektórzy z Was wiedzą, że my dla organizacji robimy mnóstwo takich gotowych materiałów. Dlaczego robimy te materiały? Po to, żeby po prostu pomóc każdej z organizacji promować tą formę ich wspierania ich przy okazji zakupów. I teraz co jest ważne? Od jakiegoś czasu Facebook, to już chyba nie wiem, rok temu, czy nawet trochę więcej czasu minęło, gdzie Facebook zaczął ograniczać zasięgi profili i profili firmowych, i profili organizacji. Czyli wszystko, co nie jest osobą indywidualną, ma, można powiedzieć, że domyślnie od razu niższe zasięgi niż osoby indywidualne. Dlatego Wy jako użytkownicy Fani Money, zamieszczając jakąkolwiek informację na Facebooku o wsparciu Waszej organizacji, nie wiem, czy udostępniając ich posty, czy będąc aktywnym na ich postach, budujecie zasięg, ale to dzięki temu, że Wy jesteście aktywni jako osoby indywidualne. Dlatego też materiały, które Wy wrzucicie na przykład na Facebooka, bardzo podobnie działa Instagram, mają dużo większą szansę powodzenia, czyli dużo większy zasięg dotarcia niż takie materiały wrzucane przez organizację. I dlatego chciałem Wam powiedzieć, że te materiały tak na dobrą sprawę Wy też możecie pobrać i użyć je do tego, żeby pozyskać nowych wspierających, żeby zaprosić znajomych i pokazać im taką możliwość pomagania. I jak to działa? Na początek po prostu zaloguj się na swoje konto na Fani Money, a później tutaj na samym dole jest taki w sekcji dla organizacji, jest taki link pod tytułem materiały promocyjne. I tych materiałów promocyjnych teraz jest, nie liczyłem wszystkich, ale podejrzewam, że kilkaset. I na każdy miesiąc przygotowujemy w tej chwili nowe materiały. Teraz tutaj mamy na przykład marzec i możecie zobaczyć wszystkie materiały, które być może za chwilę zobaczycie też na profilach organizacji, które wspieracie, które to materiały można pobrać klikając po prostu wygeneruj grafikę z logo i w tym momencie wygenerujecie sobie taką graficzkę z logotypem wspieranej organizacji. Tutaj jest również propozycja treści posta, dlatego że my przygotowujemy również dla organizacji takie materiały jak właśnie propozycje treści posta do Facebooka i oczywiście dajemy też taką sugestię dotyczącą czasu, kiedy daną grafikę można, czy warto opublikować. Tutaj mam na przykład taką grafikę przygotowaną na taką grafikę, która jest przygotowana na zbliżającą się zmianę czasu. Adam, tutaj widziałem pytanie, czy te materiały nie są darmowe? Nie rozumiem pytania. Czy są darmowe? Tak, te materiały są bezpłatne. To są materiały, które my udostępniamy, mamy wszelkie prawa licencyjne do tego, żeby te materiały udostępniać, przygotowywać, a Wy my jak najbardziej możecie takie materiały z logotypem organizacji po prostu pobrać i ich użyć. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na Twoje pytanie. Jeśli nie, to
to napisz proszę na czacie. Tych materiałów jest tutaj bardzo dużo, łącznie z materiałami, które na przykład są na temat 1% podatku. Łącznie z takim filmem promocyjnym, który też możecie pobrać po prostu i pomóc też w taki sposób poprzez promowanie wsparcia organizacji, wspieranej przez was organizacji również przez 1% podatku. Oczywiście materiały dotyczące aplikacji mobilnej. A, co ważnego dodam, w tych filmach, które tam są, tam też pojawia się logotyp organizacji. Tam też jest właśnie, w pewnym momencie jest logo organizacji, które po prostu się pojawia w filmie po to, żeby było wiadomo, jakie organizacje to dotyczy. Tutaj są takie materiały dotyczące promocji aplikacji mobilnej, cała kategoria materiałów do social mediów. To są naprawdę bardzo różne materiały. Zapraszam do przejrzenia tutaj wszystkich tych kategorii. Myślę, że dla każdego tutaj znajdzie się coś, co warto udostępnić. Pojawiła się też ostatnio nowa sekcja. Jedna z organizacji nam zasugerowała, że fajnie byłoby mieć materiały do stories na Facebooku i na Instagramie, więc tutaj są takie formaty właśnie do wykorzystania w stories na Facebooku i Instagramie. Tu tych materiałów zachęcam do przejrzenia, bo to są materiały tak na dobrą sprawę gotowe. One są na różne, bardzo przeróżne okazje przygotowane. Tutaj są materiały na przykład na kampanii promocyjnych. Kampania promocyjna, taka okazja, bardzo mocno związana ze świętami, z prezentami, ale też nie tylko. Tutaj mam ci na przykład taką grafikę wakacyjną mocno. I to tak na dobrą sprawę jest druga taka rzecz po zapraszaniu. Druga rzecz, to drugi ze sposobów na wsparcie organizacji z kanapy. To jest ważne, to chciałem podkreślić, żeby najpierw zalogować się po prostu do FaniMani. I w momencie, gdy jesteście zalogowani i macie wybraną organizację, wtedy można te materiały pobrać. Jeśli nie jesteście zalogowani, to po prostu może być problem z pobraniem tych materiałów razem z logotypem organizacji. A trzeci taki temat, może niekoniecznie dotyczący kanapy, ale przynajmniej na kanapie można się nad nim zastanowić, to kwestia zakupów firmowych. Dlatego, że wielu z was albo działa w jakichś firmach, albo ma znajomych, którzy działają w różnych firmach, w różnych branżach. I tak na dobrą sprawę firmy też mogą korzystać z FaniMani, bądź w jakiś sposób używać FaniMani do tego, żeby w zasadzie bezpłatnie wspierać wybraną organizację. I można tutaj powiedzieć, że są takie, powiedziałbym, że dwie ścieżki, tak? Jedna ścieżka to jest taka ścieżka nieformalna, czyli tak na dobrą sprawę jak każdą osobę, z którą, nie wiem, pracujecie, z którą działacie, możecie po prostu zaprosić do FaniMani, aby pomagała. Druga ścieżka taka, można powiedzieć, że bardziej formalna, to oczywiście można skorzystać z kontaktu z zarządem firmy, czy nie wiem, z właścicielem, i przedstawić to jako taką, można powiedzieć, formę bezpłatnego pomagania. Czyli z jednej strony nie ma żadnych kosztów związanych z tym po stronie firmy, z drugiej strony firma może, jeśli na przykład nawiąże współpracę z organizacją, może też jak gdyby pochwalić się, że w taki nowoczesny sposób wspierają daną organizację, co oczywiście jest korzyścią taką wizerunkową dla firmy. Na co chciałem zwrócić uwagę, tu Łukasz napisał, polecam, chyba najwięcej pieniążków na to spływa. 70-osobowa firma i dwie robiące zakupy osoby w administracji, to jest to. No, czyli widzę, że Łukasz tutaj potwierdza to, że to działa. Tutaj takie są, tak na dobrą sprawę, jakiego rodzaju zakupy można robić. To oczywiście jest sprzęt wszelkiego rodzaju oraz materiały eksploatacyjne. Gdzie materiały takie eksploatacyjne, typu, nie wiem, papier, tusze do drukarek, tonery i inne rzeczy, to są takie rzeczy, które dosyć często się kupuje w firmach.
A drugi taki obszar, przynajmniej na ten moment mi znany i rozpoznany, to jest właśnie wyjazdy handlowców i firmowe. Jeśli firma ma na przykład handlowców i co ci handlowcy, nie wiem, raz czy kilka razy w miesiącu jadą do jakiegoś hotelu, no to wiadomo, że ten hotel pewnie na 90% jest rezerwowany po prostu przez Booking albo w jakiejś innej formie. I często jest to robione po prostu przez partnera Fanimani. W tym momencie, korzystając z Bookingu, firma zapłaci dokładnie tyle samo za ten nocleg tego handlowca, czy nie wiem, za wynajęcie, nie wiem, sali konferencyjnej, czy coś takiego, a darowizna trafi do organizacji. I w przypadku akurat Bookingu to są dosyć, ze względu na to, że to są dosyć spore, przeważnie kwoty, to są też dosyć spore darowizny. Taki rekord, który mieliśmy jakiś czas temu, jakaś firma właśnie wynajęła, chyba zdaje się, że w Paryżu, jeśli dobrze pamiętam, jakąś salę konferencyjną na kilka dni i tam chyba była jednorazowa darowizna gdzieś około 2000 zł. Tak po prostu. Więc no, to jest coś, co no, oczywiście robi wrażenie takich, ale nawet jeśli to nie jest taki duży strzał, to faktycznie te darowizny z Bookingu są dosyć konkretne. Na co chciałem tutaj też zwrócić uwagę, że są niektóre sklepy, które mają gdzieś tam określone szczególne warunki, jeśli chodzi o firmy. Na razie trafiłem tylko i wyłącznie na jeden taki sklep, gdzie od niedawna w komputerniku jest ograniczenie, że darowizny się nie naliczają w przypadku zakupu firmowych. Ale to jest jak gdyby jedyna rzecz, na którą na ten moment trafiłem. Jeśli są jakiekolwiek takie gdzieś, można powiedzieć, wyjątki, to one są zawsze opisywane u nas na podstronie partnera, czy też pojawia się taka informacja w przypominajce. Czyli i tak na dobrą sprawę, to już wszystko z tej mojej prezentacji. Całe trzy slajdy, pięć chyba czy sześć razem z początkiem i z końcem. Czyli tak podsumowując, mamy takie, można powiedzieć, trzy takie dodatkowe sposoby, które mogą pomóc po prostu w pomaganiu tej organizacji, którą wspieracie, czyli zapraszanie znajomych, korzystanie z tych materiałów promocyjnych, które są dostępne, oraz zakupy firmowe. Tak na dobrą sprawę można korzystać ze wszystkich trzech rzeczy. I to chyba jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie na kanapie, tyle. Czy macie jakieś, nie wiem, pytania dotyczące tego, co powiedziałem, dotyczące tego, co, nie wiem, korzystania z Fanimani, albo jakieś sugestie, propozycje, pomysły? Korzystając oczywiście z tej okazji, bardzo chętnie bym wysłuchał czy zobaczył, co chcielibyście, nie wiem, żeby się w Fanimani pojawiło. Czy korzystacie na przykład z aplikacji mobilnej Fanimani, czy raczej robicie zakupy przez komputer? No niestety technologia nam na chwilę obecną nie pozwala na to, żeby na telefonach też było coś takiego jak przypominajka, czyli po prostu jak szukacie jakiegoś produktu w telefonie, żeby się pojawiła przypominajka. Na ten moment jeszcze technologia nam na to nie pozwala. Jeśli to się zmieni, na razie się niestety nie zanosi, ale gdyby jeśli to się zmieni, to z pewnością coś takiego przygotujemy. Jeśli na przykład będziecie mieć pytania później, coś by wam się przypomniało, to po prostu napiszcie do nas, czy możecie też wskazać, że nie wiem, wiadomość jest do Marka, to gdzieś tam ona zostanie do mnie przekierowana. A na koniec jeszcze, mam dla was jeszcze pytanie i zagadkę taką, być może ktoś wie, ale zobaczymy. Jak myślicie, ile nas jest w Fanimani? Jak duży jest zespół Fanimani? Jak duży albo jak mały? Kurczę, trochę się zdradziłem, ale no zgadujcie, wrzucajcie na czacie, ja zaraz zdradzę wam tą tajemnicę. No, kto jeszcze się tam pokusi o zgadnięcie, ile nas jest? 5 osób, 15 osób, 50 osób. No, robi się ciekawie. A, widzisz, właśnie, było zdjęcie na jakiejś podstronie.
Tak, było zdjęcie, nawet w tym, w listopadzie chyba był jakiś taki post u nas na Facebooku, gdzie było zdjęcie naszego zespołu i Kasia byłaś najbliżej, tak, 5 osób. Ja się śmieję, że 5,5, bo nie wszyscy pracują w pełnym takim wymiarze godzinowym. Tak, jest nasz piątek, jest nas piątka, tak. To w różnych częściach, że tak powiem, Polski, a nawet Europy działamy. No dobrze, to ja w takim razie dziękuję bardzo za tą chwilę dzisiaj. Nawet widzę, zdążyłem w pół godziny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to na info@fanimani.pl zapraszam, piszcie i czy to będą sugestie, czy to jakieś pytania dotyczące Fanimani, dajcie znać i jesteśmy w kontakcie. Na razie nie planuję kolejnego spotkania na kanapie, ale niewykluczone, że za jakiś czas znowu będzie okazja do tego, żeby się na kanapie spotkać. Dzięki bardzo jeszcze raz za obecność i do usłyszenia, do zobaczenia. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.